Witam na moim kanale. Dzisiaj będziemy próbować malować tą ścianę. Na czym stanęliśmy? My cały czas walczymy z tym tutaj kawałkiem, walimy tej zaprawy. Pewnie można było zrobić to inaczej, w komentarzach ktoś pewnie mi o tym napisze. Ale my to zrobiliśmy w taki sposób, bardzo prowizoryczny. Zobaczymy, czy się uda. Ogólnie tej zaprawy jest tutaj bardzo dużo i widać, że pęka w niektórych miejscach, co no nie będzie wyglądało za estetycznie, ale miejmy nadzieję, że jak przyszlifujemy, pomalujemy, to jakoś to przejdzie. A więc tak, tu wszystko jest już gotowe do pomalowania. Na dniach prawdopodobnie zamówimy sobie też jakiś gumoleon na podłogę i wymienimy ten dywan. Z tym, że nie będziemy my montować gumoleonu, tylko firma to zrobi. Tak będzie po prostu najbezpieczniej, bo z naszymi umiejętnościami lepiej tego nie robić. Plan jest taki, żeby pomalować tę ścianę dzisiaj chociaż raz. Myślę, że 2-3 razy będzie to niezbędne, no ale to się okaże. Sufit też przez tego tutaj, przez ten pasek i tak dalej. Myślę, że trzeba będzie pomalować w końcu w którymś momencie sufit, ale na razie go sobie odpuścimy. Do tego malowania zakupiliśmy sobie taką farbę, nie pamiętam ile ona kosztowała, zaraz może znajdę paragon, ale Arleta wybrała taką farbę, kolor biały, no i zobaczymy. Ma być zmywalna i tak dalej. Oczywiście ostatecznie pewnie będziemy chcieli pomalować całe pomieszczenie tą farbą, ale na razie zaczniemy od tego. Najważniejsze, fajnie byłoby pomalować w ogóle wszystko. Wszystko pomalować, wtedy nie musielibyśmy uważać jakoś mocno na dywan i moglibyśmy spokojnie pomalować ścianę, a następnie wymienić podłogę. Tutaj w tle sobie leci film z pierwszej części, do którego serdecznie zapraszam. Z pierwszej części, czyli rozbierania kominka. Zastanawiałem się jeszcze nad tym gumoleonem, może Wy nam podpowiecie, chociaż pewnie zanim zobaczycie ten film, to gumoleon zostanie już kupiony, ale znaleźliśmy taki z warstwą ścieralną 0,2 mm, 0,15, 0,25, no i skłaniamy się ku temu 0,25 lub 0,15. Myślę, że 0,2 nie ma sensu, bo salon u nas jest bardzo takim miejscem przechodnym i myślę, że szybko się zadrze. No ale tak, co my tutaj mamy? Mamy dwa wałki. Ten wałek w ogóle nie jest od tego uchwytu, ale sprawdzaliśmy, trzyma się, więc powinno być ok. Za chwilę sobie wszystko przygotujemy. Farba została przemieszana z tym, że po prostu no, przemieszałem puszkę góra-dół przez jakiś czas, przez kilka minut. Zaraz znajdziemy, postaramy się znaleźć na to jakąś folię i po nałożeniu folii zalejemy wszystko i powinno to działać. Teraz chcę sprawdzić i właśnie tutaj będzie ten problem. Ten wałek nie jest oryginalny od tego, ten jest oryginalny od tego i on tutaj pasuje świetnie, idealnie wręcz. No a ten tutaj będzie mały problem, chociaż myślę, że jeżeli tak się zamoczy, to będzie można tutaj spokojnie jakoś to powoli, albo w taki sposób, o, w taki sposób ściągnąć. Oczywiście jakiś pędzel gdzieś się może przydać, chociaż nawet za bardzo nie wiem gdzie. Tutaj jeszcze pytanie, gumoleon chcemy założyć i teraz się zastanawiam, czy gumoleon zakładać do tej długości z taką małą zakładką do tego momentu, czy zrobić to tak jak jest dywan, czyli jechać dotąd. Tego jeszcze nie wiemy, tutaj w ogóle z boku musicie zobaczyć, jest taki mały ukos i nie wiemy co z tym zrobić. Zastanawiamy się, pewnie też jak w tym filmie już zobaczycie, to decyzja zostanie podjęta. Mi się wydaje, że jeżeli są w stanie go dobrze przymocować, przykleić powiedzmy, tak jak tutaj, o zobaczcie, tak fangi się to robi, ja nie wiem jak się robi to w Polsce, tutaj no, takie haczyki, robi się taką listwę i po prostu ten dywan się w to wpina. Tutaj widzę, że został przyklejony i tak naprawdę jeżeli by ten gumoleon przykleili, bo myślę, że tutaj powinien być przyklejony, to byłoby ok. Wada malowania? Masz jakiś woreczek do tego? Co, masz coś? No takiego, właśnie, no, worek na śmieci. Myślę, że problem jest duży, bo nie ma jednourazówek u nas. Nie, no. Coś mamy, ale to taka mała, ta musi wejść ta cała rynienka po prostu, nie? Wejdzie, nie? Nie, w to chyba nie wejdzie, ale może spróbować. Jak rozwiniesz, to może się okazać, że będzie. Nie, nic. Ty, będzie pasować? Nie, nie będzie pasować, jest dosłownie trochę za krótka. No jak jest za krótka, to nie ma sensu. No, może się pobrudzi, no. Worek na śmieci? Albo, a, wiem. Masz coś innego? No. To mądra kobieta wymyśliła. Folia śniadaniowa? Tak to się chyba nazywa, ale może wzdłuż. No i później to będzie jakoś tam, jakoś to wyjdzie. To trzeba tak dwa razy, żeby... No, nawet więcej.
Ja ci nie pomogę, po prostu popatrzę. No, z dwa razy to tak na pewno. Mądrze wymyśliłaś. Jak? Masz? No. Tak wygląda? Powinno być okej, nie? No, zaraz zobaczymy. Dobra, to będzie podejmowała próbę otwarcia puszki. Ja sobie popatrzę. O! Udało się, bez problemu. Dobra, weź ją jakoś odwróć, żeby się tutaj już nic nie stało. Taki kolor ładny. Biały. No, po prostu biały. Nie będziemy tutaj nic kombinować. Mam nadzieję, że on nie ma jakiegoś... No właśnie, białych też jest różnych odcianów. Właśnie ja nie wiem, czy ten biały jest tak biały. Nie, no, biały. To był chyba taki po prostu najbierszy, jaki był. Mhm. No zobaczymy, dobra. Trzeba to położyć gdzieś tutaj. I zalać rynienkę. Aha, i jeszcze można byłoby ten router przykryć czymś. Router trzeba zabezpieczyć, bo bez routera ten film po prostu nie trafi na internet. Dobra, tak zabezpieczony może być. Dobra, co na to, żeby na dywanie nie rozlać, możesz zalać rynienkę. Oj, starczy, starczy. No kurde. Na razie tak. Coś się doleje, nie lej za dużo. I mi się daje, że to może być już za dużo. Zobaczymy. Dobra, ja pozwolę sobie wziąć ten lepszy wałek. Chyba nie jest zabrudzony nawet. Dobra, sprawdzę, czy to wszystko gra i trąbi. Napisy mogą przebijać, zaraz wam pokażę, o co chodzi. Zaraz ktoś się przypierdzieli, pewnie, że źle malujemy. Ale my, kurde. Chcę zobaczyć, co te napisy zrobią. Nie, ja spróbuję je po prostu zamalować, zobaczę, co pierwsza warstwa zrobi. Bo i myśl... Nie, nie ma się o co bać. Coś tam pewnie po pierwszym razie będzie przebijało. O, teraz widać, że coś przebija. Ale mi się wydaje, że i tak... No, to będzie dwa razy co najmniej. Dobra, to ja zaczynam sobie od tej strony. Zobaczmy, co tu się dzieje. Tu będzie oczywiście widać łączenie, ale z tym nic nie zrobimy. No raczej, jakbyśmy chcieli się wziąć, to byśmy coś pewnie z tym zrobili, ale nie ma sensu. To tylko domek holenderski. W ogóle dzisiaj sobie sprawdzałem na internecie, ile kosztują takie domki w Polsce. No to cena mnie po prostu rozwaliła. Pomyślałem nawet o kupieniu takim na działkę. Znaleźliśmy domek, w którym mieszkaliśmy wcześniej na farmie, gdzie wcześniej pracowałem. Taki domek, Arda, ile kosztował? 125 tysięcy. No a taki domek jak tutaj, no to patrzyliśmy, to ile to kosztowało? Już nie pamiętam teraz, ale no ogólnie ceny były takie koło stówki. Gdzieś tam jakiś tańszy to tam 60 kosztował i tak dalej. No ale to jest taki, że pojedyncza szyba, nie? To już taka z pojedynczą szybą, bo tutaj mamy podwójne i centralne ogrzewanie, no to też trzeba na to zwrócić uwagę. Właśnie, to mamy tę podwójną szybę, no to zawsze trochę droższe są, nie? No, no, to jest podwójną, tak. I ta cena to nie, to masakra. A tutaj nawet można znaleźć fakt, że jakieś bardzo kijowe, ale można znaleźć na marketplace w Anglii za darmo. I znaleźliśmy jakąś firmę, która ma co tydzień w Polsce nową dostawę ich, ale no ceny są zaporowe. Podejrzewam, że sprowadzają je gdzieś z Europy, może i z Anglii, chociaż wątpię. Nie wiem, jak to się może odbywać. Te domki jednak są duże, wymagają pilota i tak dalej. Więc nie wiem. Jak ci idzie? Tak wiesz, na ten, nie? Na tą to możesz dać, nie? Jeszcze na tą starą... No wiem, wiem. Tak, nie bój się pomalować starej ściany, czekaj, bo tak trochę słabo to wyżynęłem. Ojej, za dużo. No dobra, ale mniejsza to. Już się powróciłem, pierwsze plamy są. Tylko najlepiej byłoby przy suficie pomalować, a później dopiero się bawić w te. No i takie domki kosztują tyle siana, bo nawet myślałem kupić jakiś taki bardzo rozwalony i po prostu sobie zrobić ściany wszystko od nowa. Bo tak się też często robi. Ty znalazłaś coś na Instagramie, nie? Że ktoś miał domek. Po prostu go sobie rozwalił sobie te całe ściany, ocieplił go od nowa i tak dalej, i tak dalej. Do samej blachy wszystko ściągnął. No. I po prostu tam ocieplił, nie? No. To teraz jest to nie jest ocieplone. Nie, no jest ocieplone. Tam jest, nie wiem, tutaj jest 2 albo 3 cm stropianu. Musiałbym to tak zmierzyć, sprawdzić. Mi się daje, że może nawet i tylko 2.
jedyne co ten domek ma fajne, to tak naprawdę to, że ma podwójne szyby, bo pojedyncze szyby to przy oknie po prostu wieje wiatr i wam głowę urwie. Kiedyś mieszkaliśmy w takim z pojedynczą, więc wiemy o czym mówimy. No, ale tak kiedyś mieszkała w ogóle w karwanie, w którym potrafiła woda zamarznąć w kranie, a ona spała w pokoju. Tak więc z tamtym roku też nam się w sumie zdarzyło tak, że przyjeżdżaliśmy z wakacji w grudniu, nie? W grudniu przyjechaliśmy z wakacji z Hiszpanii i jak przyjechaliśmy, piecyki u nas działają tak, że po tym jak zabraknie prądu, to się same nie włączą. No jeden taki mały piecyk. No jeden, a i wszystkich nie tak. Zostawialiśmy włączonych, no bo traktor, nie? No i okazało się, że jak przyjechaliśmy, to mieliśmy wszystko zamarznięte. Ale było 8 stopni chyba, nie? Na minusie. Minus 8 albo 9. No, to no. Tak trafiliśmy, że to była taka... No i spaliśmy wtedy, nie mogliśmy w ogóle rozgrzać, musieliśmy spać w ubraniach. No ale na drugi dzień już było ok. Jeszcze w ogóle myśleliśmy o wymianie tych drzwi tutaj rozsuwanych, które wam pokażę może w dzień. I okazało się, że kosztują po ile? Po 700 funtów. Tak więc sobie chyba damy z tym spokój. Dobra, to teraz z tej perspektywy. Co, weźmiemy się w końcu za malowanie. Nie będę jedną ręką malował. Faktycznie tam wylałaś tej farby, ale już jest no, za mało. To w sumie ty jesteś specjalistką od malowania. No wszystko w sumie... Jak się tutaj wprowadzaliśmy, to Arleta malowała sama. Wszystkie ściany, nie? Wszystkie malowała? Chyba wszystko, no. Ja szedłem do pracy, przyszedłem, to już było w jakimś tam stopniu. Jaki to w ogóle był kolor? To było takie o? Jakaś... Nie, już nie pamiętam. Mamy stary film, może dołączymy go w ogóle do tego filmu, chociaż myślę, że on będzie za długi. Ale znalazłem ostatnio film, jak wyglądał ten domek przed czymkolwiek. Możesz dodać falby. Jak on wyglądał przed w ogóle naszą ingerencją. Może wyglądał lepiej, może wyglądał gorzej, tak czy inaczej. No, dla nas wygląda na pewno lepiej teraz, nie? Tak więc... No ale tam było też takie drewno i to też nie wyglądało źle. Był świeży, jasny dywan. Jeszcze był jasny. Wiesz, to okno było odsłonięte i tak dalej i to wyglądało tak całkiem schludnie. A teraz jak się zawaliło to, dzieciaki te zabawki porzucają i tak dalej, to się robi Saigon. Prześwituje ta ściana dosyć mocno. Dobra, może puścimy teraz timelapsa i za chwilę się widzimy. Muszę powiedzieć, że już widać, że pomieszczenie robi się od razu jaśniejsze. Ściana jeszcze nieukończona oczywiście i widać, że o, jakaś ćma wleciała. O, jeszcze się przykleiła. Jeszcze się przykleiła. O, jeszcze robi takie nawet ślady małe. Weź ćmo. Uciekaj. No patrz, i zostawiła chyba. No, życie jej niemiłe niestety. I tak to mniej więcej wygląda. Już się robi coraz jaśniej, coraz ładniej. Tak więc spoko. No, od razu inaczej się robi. Całkiem znośnie, tylko ta ćma. Nie, ona jest, gdzieś tu widziałem. Ona jeszcze lata. Malujemy ten kawałek też, tak na wszelki wypadek, gdybyśmy się nie zdecydowali jednak tam dawać. Ale to wtedy by trzeba było... Tak, to wtedy wszystko, ale no my na razie robimy tylko ten kawałek na gotowo i to pewnie dzisiaj i tak tego nie zrobimy na gotowo, bo to myślę, że 2-3 razy to spokojnie, myślę, że nawet 3. Te napisy oczywiście prześwitują, ale tam miała rację i tutaj ten styropian, on był ciemny, też prześwituje. Sufit to tak jak mówiłem, nie ruszamy. Co się powiesi? Obrazek się powiesi i będzie dobrze. To tak zróbmy tak jak Anglicy. Powieśmy obrazek teraz i pomalujmy dookoła obrazka. W ogóle to nie wiem, czy widzieliście gdzieś na jakichś filmach to widziałem i w ogóle tak jest faktycznie, nie? Że Anglicy wieszają, jak jest nawet nowy dom, to za grzejnikiem nie jest pomalowane. No, no i tak robią. Nie malują za grzejnikiem, bo po co? No i, ale to widać, nie? Bo jak staniesz blisko grzejnika, to od razu widać. Ten kolor właśnie będzie długo prześwitywał i to widać teraz dosyć mocno, jak się porówna. Co, już się uwaliłaś? Dobra, a ja jeszcze tutaj ten kawałek malujemy, czyli tutaj widzicie, jest oryginalna farba, a tutaj jest to, co my dzisiaj malowaliśmy, no to prześwit jest całkiem spory, bym powiedział nawet. Dobra, ja sobie jeszcze raz tutaj na te napisy najadę, ja i tak spróbuję kilka razy może przemalować, podczas tego, jak tu jesteśmy. O, widzicie, troszeczkę lepiej, ale po chwili, jak się chwilę poczeka, to znowu to wyskakuje, tak samo tutaj z tym styropianem, który wkładaliśmy gdzieś w którymś odcinku. Myślałem, że jest równiej, a te dziurki widać. Niestety. Nie? Te dziurki. Ja myślałem, że to. No, widać takie. Myślałem, że to zeszlifowałem, ale jednak nie zeszlifowałem. Nie mi obrazek się powiedzieć.
Obrazki, wszystko obrazki. W ogóle tam trzeba było kupić duży jeden obraz. I po co malować, nie? I po co malować. Teraz pewnie malarze nas zjebią za to, jak malujemy. Ale ja nie Picasso. Dalej farby może. No ten kawałek dywanu tutaj jest nieodcięty, ale my nawet nie mamy jakiegoś porządnego nożyka, no tak właśnie, więc no tak za bardzo to świadczy nie ma, tylko o naszej... Próbowałam nożem któregoś dnia, ale... No, to tylko świadczy o naszej prowizorce. Mamy nadzieję, że panowie jak przyjadą zakładać gumoleon, to się zlitują nad nami i to łutną. No. Wysiarta może dolej farby, bo to będziemy jeszcze raz lecieć teraz, nie? No ja, nie, no ja bym chwilę dosłownie poczekał i to przeleciał jeszcze raz, bo ci powiem, że ta farba to mało pokryła. No ja ogólnie tak myślę, że ja jeszcze tego nie pokryłem. O, tutaj ta ćma wleciała gdzieś. O, widzicie to? Tutaj. No ty ją... O, ja jej nie zabiłem, ona po prostu wleciała w to i zostawiła taki ślad. Ten pyłek, aha, ten pyłek. Ona tam jest. Nie, no ona tam nie jest. Ona wleciała, ona w ogóle gdzieś ślada. Zamalowałeś. Nie no. Gdzie zamalowałem ćmę? No tam. No w sumie, jakbym miał szansę, to pewnie bym zamalował. O, tam się dostać? No. O, ale ta... nie jesteś wystarczająco długa. No, tak, lampki jeszcze pomalujesz, światełka. To ja nie wiem, no można to zrobić tak, jak ty mówisz, a można nie. Widzisz, bo tutaj nawet widać, gdzie widać te wałki, bo ja oczywiście wiem, my to pewnie źle robimy. No trzeba było chociaż jeden tutorial obejrzeć na YouTube, jak to robić. Ale jakby to lekko podeschło... A to za pierwszym razem, bo później będziemy bardziej precyzyjnie, wiesz, tak bardziej... O, widzisz, jak się robi te takie dłuższe pociągnięcia? Ja wiem. To jest od razu... Ale to już jak tą drugą warstwę będzie wykładli, to już można bardziej uważać, nie? No. Nie robić. Znaczy ja myślę, że druga to jeszcze bym nie uważał, tylko leciał. I dopiero przy trzeciej, bo ja myślę, że tutaj trzy razy to tam... W ogóle bez żadnego, ale... No ale zobaczymy. Uznaliśmy, że dolewamy farby. Ty masz ten pędzel po co? Co robisz? Chciałam tam przysuwicie trochę, wiesz? No to leć, ja na sobie jeszcze wezmę trochę tej farby. I jeszcze raz sobie polecimy, bo za dużo, nie? Tej farby. Tylko tak nie widzicie dobrze na filmie, ale na pewno jest jej za dużo. Nie boimy się o sufit, bo go też będziemy ostatecznie malować. O, teraz jak się taką grubą farbą, taką grubą warstwę pokryje, to nawet już nabiera takiego koloru ładnego. Białej bieli. Arleta normalnie odcina sufit od ściany. No, są takie specjalne pędzelki, takie wiesz, pod kocami. No wiem. No nie, no to sufit też idzie do malowania, ale to bez dwóch zdań. Musi iść do malowania. Ale jak? To co, cały byś malował? Ja bym ogólnie ostatecznie cały sufit pomalował. No co ty? Ja bym pomalował, ale to. No ale, ja nie wiem. Nie, no ten kawałek musisz, no zobacz co tutaj jest. To była ściana od tego wana i chociaż ten kwadrat musisz to, czy musimy to zrobić, wiesz. Czyli co, to będzie tak tylko dotąd będzie biały nie, sufit? Cały to tam już drewna. Trzeba byłoby go zrobić tak. To jest tylko taki kawałek? No. I pewnie wtedy szybko przekonamy się do tego, żeby zrobić cały. Bo będzie ładnie jasno. Bo ten sufit jest taki, wiesz, no wiem, no może oryginalnie on jest lekko żółtawy. Czy pewnie był biały, ale... Kto tu mieszkał? No wtedy tak, to ja nie mówię... Ja nie mówię, że... Inną farbę? Inną farbę? No to jest inna powierzchnia na no to trzeba byłoby wtedy inną farbę, no. Ona jest taka... Ten sufit jest taki śliski, wiesz? Ciekawe, czy ta by nie pokryła. Można byłoby maznąć i sprawdzić. W sensie, czy nie będzie się uszczyła zaraz, nie? On jest taki... Ja wiem, on jest taki dziwny materiał, ale to jest jakby plastik, no to fakt. Ta ściana też nie jest przecież z tynku, nie? Czy wiesz, z jakiegoś gipsu, tylko to jest po prostu też plastik jakiś z lekką może warstwą papieru czy czegoś? Nie wiem za bardzo. Nie, no, tu, nie, no tutaj jest taki papier, nie? Może tylko by trzeba mieć taki taka ola tapeta. Na takim, wiesz... Ale jest taki długi, nie?
W takim długim kiju. Wałek. Aha, żeby tutaj malować? No. Nie. A jak? Nie, po prostu ma jednak krześle stanąć i malować. To roboty by było. No byłoby. Bo to wtedy wszystko by to było. To by był dobry moment. No właśnie, jest dobry moment teraz i trzeba się zastanowić. Jakby oni mieli na przykład przyjechać tą podłogę kłaść, nie? No. Jakbyśmy stąd wszystko musieli tak wynieść i wtedy tak to sobie machnąć szybko. Nie, no jak oni, że jak oni wyjdą, tak? Czy co? Nie, zanim tak, wyjdą. Ale wiesz jak to będzie? Ja będę w pracy, jak oni będą zakładać na podłogę i to się nie uda. To się nie ma prawa udać. Tylko wtedy wiesz, to by tu łatwo do kuchni ciągnąć, nie? Chyba, że zamówić sobie ich, żeby przyjechali w jakąś sobotę i nam to robili, nie? Ale w następną sobotę ja pracuję, więc nie zaryzykuję. Żeby oni tutaj przyjechali. Bo wtedy nic nie nagram i tak. Ani nic nie zrobię, bo mogę mieć jakiś alarm. Najpierw to by trzeba tam sobie tu myśleć. Kurde, no pewnie tak. Ale czy on jest też taki brudny? Nie, no nie jest taki, nie, ale wiesz, no gdzie nie gdzie takie. Trzeba się tylko zastanowić nad farbą i ewentualnie jechać cały wieczór. Myślę, że tak po dwie godziny. No, ale to wtedy musisz tam na to wszystko zabezpieczyć. Kanapę wystarczy przesuwać. Najpierw pomalować tą z połowę sufitu. Mhm. Nie? A później następną. To wiesz, bo słony, ja mogę eksperymentalnie tą farbą spróbować, zobaczyć co się stanie. No i tak no jeszcze nie wyschło, to musisz tam wszystko zrobić, nie? I co zrobić? No, można to później zrobić. To akurat nie jest taki duży problem. O i tutaj zobaczymy, tutaj to wygląda. Niemalże dobrze. Na filmie tego nie widać, tak widzę. Tutaj jest takie odcięcie, gdzieś tutaj widać taką kreseczkę. I tej farby faktycznie można nałożyć grubiej i wygląda to o wiele lepiej. Arleta niech pracuje, ja będę patrzył. Ktoś musi nadzorować. Widzicie, po 23 stopnie i jak się tak macha pędzlem, to jest gorąco. Nie mała? Papugo? Hej. Farby było tyle co nic, więc pewnie bardzo wydajna. Ile zapłaciłaś za puszkę farby, ty mówiłaś? Około 30 funtów. No. Mamy gdzieś rachunek. Podawaliśmy w sumie wszystko na jednym z odcinków poprzednich. Wszystko ile kosztowało. Tak więc wszystko tak naprawdę wyniesie nas około 300 zł. Znaczy no, kupno biurka i tak dalej to już nie, ale samo doprowadzenie do tego stanu niewiele. Ale też nie jest to jakiś super stan. Właśnie tutaj widać jak Areta dramaruje. Ja bym poczekała teraz na drugą warstwę i do listopada. Tak, teraz robimy taką drugą warstwę. Pewnie tak się nie robi, zaraz nas coś zjebie, ale bądźcie wyrozumiali. Ale widać jaka jest różnica. Tutaj Areta maluje praktycznie świeżo po tym, a tutaj jest ciemne, nie? Bo to jest ta pierwsza warstwa. A tutaj jeszcze widać jeszcze jedną kreskę. Jest bielsze, bo tutaj jest jeszcze ta starsza. Oryginalna farba. Oryginalna, nieoryginalna farba, która była tutaj przed tym. Strasznie gorąco nam i... A wyłączyłeś ten piecyk? Nie wyłączyłem piecyka. Tutaj jeszcze świetnie widać. To te pierwsze malowanie, tutaj drugie. Zdarła się folia? No. No, czyli... No dobra, no. No dobra, próbowaliśmy. Ja właśnie myślałem, że raz, dwa... No ja tak nie kosztuję. No nie. Tylko, że wiesz, miało być łatwe zdarcie z tego koszyczka folii i miało być po sprawie, ale... A będzie troszeczkę dłużej. Dobrze się patrzy, jak malujesz. Jak ktoś maluje, to zawsze dobrze się patrzy. Oj, uważaj, Reda. Przynajmniej skarpetki mamy białe, więc nie będzie widać, jak wydepniemy farbę. Spadł mi w pędzel i zobaczcie, jakieś trociny były jeszcze na tej płycie tutaj. No i co, trzeba wymienić wałek, bo jak nie, to będzie to wszystko na ścianie. Chyba, że chcesz mozaikę, Reda. No i właśnie jak patrzymy, chyba widać efekt, nie? Jest dużo jaśniej. A Reda tutaj leci koło... Tu będzie i tak szafka, ale chcemy tak to odświeżyć, żeby to było takie po prostu troszeczkę ładniejsze. Bo tutaj będzie... Tu będzie mniej więcej odtąd, gdzieś dotąd taka duża szafka pod tym telewizorem. O, a teraz leci jakiś filmik z pszczół. O, i tutaj jest wejście na antenę. No i co mamy? 3 kontakty. Coś było oryginalnie. Tu były w ogóle chyba kanapy, nie? Oryginalnie, czy nie? Nie wiem. Tutaj nie. Ale coś było zerwane. Była szafka. Oryginalnie? Tak. Tak? Aha. I co? To była tak... szafka taka, na której stał telewizor, nie? To się tak zerwał? Jest na antenę. Aha. No, a tu była taka zerwana, jak my już tu w sumie byliśmy, nie? No tak było właśnie. Wtedy stało taki inny, no właśnie. Taki stolik po prostu, tak, nie? Tak, ale to nie było oryginalne też, nie? Nie było oryginalne. I te tutaj kontakty też nie wyglądają na oryginalne, chociaż mogły tam być.
tylko że po prostu została wymieniony sam kontakt, ale myślę, że mogło coś tam być, nie? Co do lampy jeszcze nie zdecydowaliśmy. Byliśmy w sklepie, patrzyliśmy, no nie wybraliśmy. Poubywam to, co będę mogła, nie? No właśnie, zrodził się pomysł, że będziemy to robić jeszcze jutro, czyli pomalujemy całe to pomieszczenie, chociaż bez sufitu może na tą chwilę, ale pomalujemy wszystko, zanim jeszcze przyjedzie Gumoleon. O, Leta jedzie sobie, poniosła ją. Nie mieliśmy, no, bo tu gdzie nie mieliśmy przestać, takie, ale... Wiesz, takie odpryski, wiesz, sparte, no. Prześwitują. No, dużo lepiej to wygląda, o wiele lepiej. No i to tam, bo to trzeba poumywać tam, bo to nie ma co... No, ale ta wpada na pomysł, że trzeba po prostu umyć, bo są jakieś rzeczy gdzieś, dzieciaki czymś napaćkały na ścianach lub coś, gdzieś jest po prostu jakiś mały pryszczyk. No i jak na to nałożymy farbę, no to z wiadomych przyczyn to odpadnie. A wy co, jecie? Bo z sufitem tak naprawdę, no to wpadliśmy jeszcze na pomysł, że można było go pewnie by jakoś umyć jakimś środkiem, tylko musiałby być bardzo dobry środek. Teraz nie wiadomo, czy bardziej się opłaca go malować, czy myć, bo tutaj, zobaczcie, tutaj jest jak on wyglądał oryginalnie, czyli był białutki, bo był tutaj za tym kominkiem, a tutaj już jest taki żółty. I tutaj nikt nie pali, to tak po prostu było, bo my go mamy dopiero od 3 lat, więc za wiele się tutaj nie zmieniło. Ale zobacz, no... Jaki jest? Taki żółtawy. Nie jest taki żółtawy. Nie jest żółtawy, bo jak tam jest taki biały, to znaczy... Nie, bo to jest areta, to nie jest taki brud, to jest po prostu, nie wiem, od UV, kurde, no nie wiem od czego. Ale po prostu jest zżółk, po prostu zżółk. No wszystko. No tak, tu też raczej nikt nie palił, bo nie śmierdzi jakimś dymem. Tutaj zobaczcie, jaka ta ściana już jest znyrana. I na przykład ona by rozjaśniła od razu całe pomieszczenie. Jeden wielki plac budowy teraz. Dzieci rano wstaną, już jest porządek, ale dopóki... Ty, ale Reta, ale przystojnie jak naprzeciwko ciebie. Ja mam taki środek, który można byłoby spróbować, ten sufit, ale zobaczę, czy mogę go przynieść. Myśmy spróbowali na takim małym kawałku. No i może nadejdzie nowy blask do tego salonu. Zobaczymy, jak to będzie finalnie wyglądać. Te światła dają mocno. Reta szoruje ścianę. No i jeszcze właśnie wpadliśmy na pomysł, że można byłoby pomalować ten grzejnik. Są specjalne farby do grzejników i też go jakoś tam maznąć, bo on jest taki przetarty od czegoś tutaj. On nigdy nie był malowany, czyli my go nie malowaliśmy, ale ktoś go wcześniej widać, że malował. Robię w ogóle test na suficie, żeby zobaczyć, jak ta farba będzie się trzymała. To znaczy, jak wyschnie, czy jak przelecimy jakąś szmatką, czy nie będzie odpryskiwała i tak dalej. No nie jest raczej do jakichś rzeczy stworzona, bo to jest taki plastik jednak. A tutaj mamy warstwę papieru. Zobaczcie. Taki cały sufit zajęłoby nam pomalować pewnie w godzinkę, może półtorej. A nawet jakby były dwie. Jakiś dziwny ślad zostawia ten wałek. A byłoby to... Wyglądałoby to całkiem inaczej. Teraz wam pokażę ten efekt z daleka. Chcę to tylko przygładzić, żeby nie było widać tych śladów za bardzo. No dobra, odkładamy sobie wałek i zobaczcie, wyobraźcie sobie, że całe pomieszczenie jest takie jak ten biały kawałek. Wyglądałoby to od razu inaczej. Reta szoruje dalej tą ścianę. Możemy ją, znaczy nie, już jej nie pomalujemy, bo ty ją pomoczyłaś, nie? No ale może się przygotować i jutro ją polecimy po prostu. Tak więc pewnie jutro dalsza część malowania. My ściągnęliśmy, ściągnęłeś właśnie ten zegar też. W sumie bez zegara jest brzydko, bo tak trochę pusto, nie? Dobrze, jak ten zegar by tam był, tak więc pewnie zegar zostawimy. Chociaż on nie działał, nie? Coś tam było z nim nie tak. On jest nowy, ale Wiktor się nim bawił, to jest nowy zegar z palety. Tak, i Wiktor sobie na Hama te wskazówki okręcał. Chciał przyspieszyć czas, chciał szybko dorosnąć. No, się nie udało. Kobieta zapierdziela. Nas jest dwóch?
jeszcze do wymiany jest ta listwa, ale mamy zapasowe, zostały nam z tego kominka. Tutaj ją papugi obgryzły, ale z nim jeszcze w ogóle jest problem. Tak więc też się postaramy ją wymienić na dniach. Dobra, my będziemy chyba kończyć. Nagramy pewnie sporo więcej jutro. Nam pewnie jeszcze wiele pomysłów przyjdzie do głowy w międzyczasie, więc może pomalujemy jeszcze domek na zewnątrz. Ale tam malujemy go na zewnątrz? Nie chcesz? Nie chcę. Ja bym pomalował. Ale patrzyłem, można byłoby go ładnie umyć. Umyć to tak. No, bo ogólnie zaszedł. W Anglii jest tak, że... Tak, on takim zielonym czymś zachodzi. Myłam latem. No, ale ta go myła. Ale ja mam tu... Ja mam dobry środek. To się Areta zarwała. A, Wiktorowi ten. Tak, ja mam taki środek, który można spokojnie go oblać. I później przelecieć i to ładnie zniknie. Dobra, to co, będziemy kończyć, Areta? Pokaż się, pożegnaj się. Na razie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.